John Everson, uwolnienie. Była nowonarodzona. Zdradzała ją twarz. Nie poznaczyły jej jeszcze cienie śmierci. Blask reflektorów migotał na policzkach czystych jak płatki lilii. Zdumiona sceną rozglądała się z otwartymi ustami. Ruszyłem, by ją pochwycić, zanim inny pożeracz zwęszy jej naiwność. Była najlepszym kąskiem. Cud, miód i orzeszki. Kolejny sobotni wieczór, powiedziałem, otaczając ją ramieniem przyozdobionym girlandą demonów i czaszek. Nie odtrąciła mnie od razu. Uznałem to za skutek szoku, a nie zachętę. Nie rozumiem, stwierdziła. W jej głosie brzmiał smutek. Widok kochanków budził w niej głębokie zawstydzenie. Nie wiedziałem, skąd się tu wzięła. Może odrodziła się właśnie tu, w tym punkcie, i otworzywszy oczy, ujrzała jako pierwszy obraz nowego domu scenę zdeprawowanego seksu. Zdarza się. Niezależnie od wszystkiego była kompletnie zdezorientowana. Rzeczywiście najlepszy kąsek. Niewinna i nieświadoma. To tylko seks. Uścisnąłem jej drobne, kruche ramiona. Zawahałem się, zanim przyciągnąłem ją bliżej, obawiając się, że niechcący ją połamie. Taka jest śmierć. Kraina niezamierzonych konsekwencji. Ale oni są... zakrwawieni? Skinęła głową, nie potrafiąc ująć w słowa koszmaru, który rozgrywał się jako widowisko mające zabawić tysiące kryjących się w cieniu wokół nas. Na scenie mężczyzna i kobieta parzyli się, nie zwracając uwagi na widzów. Ale w odróżnieniu od nielegalnych przedstawień organizowanych tuż poza zasięgiem posterunku policji przy Times Square, para ta nie była przyjemna dla oka. Kobieta była szeroka w talii, włosy miała długie, barwy polerowanego brązu. Nie dało się określić jej wieku. Zresztą wiek nic tu nie znaczył. Jeśli miała zmarszczki, siwe włosy czy obwisłe piersi, teraz to już nie było ważne. Zwój życia został zdarty. Pozostawiono jej prawdziwą postać. Splód żył i śliskich mięśni tworzył kształt oblekający ścięgna i kości. Mężczyzna, chudy i długonogi, o siwych włosach, dziwnie drgał w rytm pchnięć aktu seksualnego. Jego ciało było w takim samym stanie, śliskie od krwi. Obnażone z powodu braku warg zęby czyniły jego twarz nieludzką, podobną do małpiej. Brał kobietę w pozycji misjonarskiej, wprost na gołych deskach sceny, śliskich od potu, nasienia i przede wszystkim krwi. Zapach ich ciał przypominał woń panującą w rzeźni, gorącą, gęstą, żelazistą. Za każdym pchnięciem oboje krzyczeli, a obnażone lśniące mięśnie drgały i błyszczały w jednym rytmie. Mężczyzna trzymał kobietę w mocnym uścisku okrwawionych ramion. Mięśnie z plaskaniem zderzały się, nieodizolowane włosami ani skórą. Coś odrażającego. Splatały się razem w jeden wielki, skręcający się kształt. Parodię rozkoszy. Moja nowa przyjaciółka odwróciła się i schowała mi twarz na piersi. Dlaczego robią to nadal? Zawołała. Kto ich obdarł ze skóry? Wzruszyłem ramionami. Zdarza się, po prostu. Wzmocniona równowaga. Wraz z ostateczną rozkoszą pojawia się skrajny ból biczowania. Ale oni strasznie krzyczą, co to za przyjemność? Popatrz na ich palce, jak chwytają się nawzajem. Pokazałem, zwracając ją z powrotem twarzą ku scenie. Tak, jakby chcieli wcisnąć się jedno w drugie. Bez skóry, prawie im się to udaje. Przy tym każde dotknięcie czują tysiąc razy intensywniej. Przyjrzyj się ich językom. Zobacz, jak gwałtownie się pieprzą, jak desperacko przyciskają się do siebie, chociaż ból z równą siłą zmusza ich do krzyku. Czują wszystko. Ekstazę w równym stopniu, co cierpienie. Pokręciła głową, absolutnie zdegustowana. Zobaczyłem, jak jej oczy się rozjaśniają, gdy rozglądała się po pomieszczeniu za mną. Wokół nas. Gdzie my jesteśmy? To amfiteatr. Co godzinę miłość i rozdarcie. Kiedy skończą, niektórzy z tego tłumu posilą się ich szczątkami, aż w końcu się odrodzą.
Chodź, odprowadzę cię. Szła za mną, gdy wychodziłem z tłumu, ale kiedy znaleźliśmy się na ulicy, spojrzała mi w oczy i niewątpliwie dostrzegła w nich głód. Krew zapewne już zbierała się kroplami na moim czole i reszcie twarzy. Moje ciało pragnęło jej ciepła, jej potu. Tak blisko była, tak blisko. Odepchnęła się ręką od mojej piersi. Pisnęła coś, a potem odwróciła się i rzuciła wzdłuż ulicy w panicznym biegu. Ruszyłem za nią, ale zaraz stanąłem. Dziś w nocy będzie w środku więcej pożywienia, a ona chyba jest jeszcze zbyt zielona. Stukanie obcasów ścichło w oddali, a ja pomyślałem, że pierwsze, czego będzie potrzebowała, to para praktycznych pantofli. W tym miejscu było i tak zbyt paskudnie, żeby jeszcze dokładać pęcherze na stopach. Bóg wie, jak przeżyła pierwszą noc i nie została obdarta ze skóry. Jednak zobaczyłem ją znów dzień czy dwa później, nadal nieskazitelną. Grzebała w wózku na targu, szukając jabłka. Widziałem, jak bierze jedno, unosi je pod światło i zbliża do twarzy, żeby odetchnąć zapachem. W burej, lepkiej, porannej mgle przez chwilę oczy jej lśniły, gdy wdychała woń dojrzałego owocu, ale zaraz zmarszczyła czoło i niemal jednocześnie zdarzyły się dwie rzeczy. Najpierw jabłko w jej dłoni rozpadło się na papkę, bo cienka warstwa zewnętrzna uległa naciskowi jej palców. Miąższ obryzgał jej twarz, a dłoń nagle pokryła się brązowawą paćką i wijącymi się żółtymi robakami. Posypały się z jej ręki jak konfetti. Potem wrzasnęła, a jej krzyk przeszedł w straszne, przeraźliwie cienkie zawodzenie, jakby została uwięziona w płonącym samochodzie. Potrząsała dziko ręką. Robaki i miąższ jabłka pryskały na wszystkie strony. Wrzask ścichł do niewyraźnego syczenia. Oddychała szybko i gwałtownie. Podszedłem i owinąłem jej upaskudzoną rękę połą koszuli, przyjmując na siebie zgniliznę. — To znowu ty — stwierdziła wreszcie, kiedy już się odrobinę uspokoiła. — Dziękuję. Uśmiechnąłem się i skłoniłem. — Nie ma o czym mówić, droga pani. Jestem szczęśliwy, mogąc pomóc rozhisteryzowanemu aniołowi w potrzebie. — Anioł, akurat — warknęła. Jasne brwi ściągnęły się, a w kącikach ciemno podkreślonych oczu zebrała się wilgoć. Najwyraźniej nie pasowałam. Pokazała gestem targowisko, gdzie krzyki dawały się słyszeć prawie co minutę, zaś dzieci i ich psy leżały po obu stronach drogi, wypatroszone, w konwulsjach. Ludzie chodzili przygarbieni. Ulegli wobec, podobnych do bestii, ludzi o hebanowej skórze i szkarłatnych oczach. Niektórzy ciągnęli klatki na kołach, a zamknięci w nich mężczyźni i kobiety byli chłostani, kopani i gwałceni na oczach wszystkich. Jeszcze inni maszerowali w pancerzach obwieszonych łańcuchami i najeżonych kolcami. Chodnikiem szła banda młocarzy, rytmicznie wymachując brzytwami. Za każdym cięciem członkowie bandy chowali do kieszeni podłużne pasy mięsa, wycięte z boków dzieci, zwierząt i mężczyzn, którzy okupowali brzegi rynsztoka, czekając na zagojenie ostatnio nabytych ran, ale teraz krzyczeli i na nowo oblewali się krwią. Obserwowałem, jak dwóch mężczyzn przemykało w tłumie. Mieli mord w oczach, a długie, zardzewiałe sierpie w dłoniach. Kiedy wreszcie ten, który szedł przodem, odwrócił się do postępującego za nim, ten drugi ściął mu głowę pewnym zamachem sierpa. Fontanna krwi tryskającej z przeciętej szyi obryzgała owoce i warzywa, a gniewne okrzyki handlarzy na chwilę zagłuszyły wrzaski udręki rozlegające się po całym targowisku. — Dlaczego znalazłam się w piekle? — wyszeptała i zanim zdołałem odpowiedzieć, już jej nie było. Biegła szybko między wózkami na pół zgniłych ziemniaków, wzbijając chmurę padlinożernych much i rynsztokowych pszczół. Przyszło mi do głowy, że mógłbym sobie wyciąć posiłek z którejś z osłabionych dusz, zalegających rynsztok, lecz najpierw sięgnąłem po dorodne jabłko i odgryzłem kęs. Poczułem w ustach czysty, słodki sok i twardy, chrupiący miąższ.
Po kilku kęsach wyplułem ostatni i rzuciłem na ziemię ogryzek, by zgnił.